W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, co robić w przypadku negatywnego orzeczenia za jazdę po alkoholu, w przypadku recydywy lub inna sytuacja, że wiesz, że zrobiłeś recydywę, masz już jedno pozytywne orzeczenie, a za chwilę możesz dostać drugie negatywne. I zapytanie zatroskanej żony, mężowi zabrali prawo jazdy drugi raz, miał 0,14, no nie wiem czy 0,14 mg czy promila. Testy na przyrządach psychologicznych wyszły super, ale oblał testy psychologiczne, te pisemne. Chodziło o osobowość, no wiem, bo też poszłam z psychologiem porozmawiać. Mąż był bardzo prawdomówny, no, że było to drugi raz i za to samo. Mój mąż ma drugi stopień niepełnosprawności, ma nerwicę od dziecka, ale nie chce tego ujawniać. Natomiast psycholog radzi, aby chodził na spotkania przez rok i przyszedł ponownie po tym roku, no bo jak stwierdził, mąż ma słabą odporność na stres. Miał prawko przez 20 lat, nie miał punktów ani mandatów. No teraz nie wiem, co mam mu doradzić, czy odwołać się od tego WOMP-u, czy może w związku z nerwicą przedstawić im to zaświadczenie o niepełnosprawności i poprosić, aby przystąpił do testu jeszcze raz, czy to pogorszy sprawę, proszę o radę. No, z opisu wynika tutaj dla mnie, że prawdopodobnie ten kierowca poszedł nieprzygotowany do WOMP-u i to poszedł zarówno na badania psychologiczne, jak i lekarskie. No i tak przypuszczam, że oba orzeczenia dostał negatywne. Także jedyną poradą w tym przypadku, kiedy to mleczko się już rozlało, jest po prostu posłuchanie rady tegoż to psychologa, odbycie jakiejś rocznej terapii oraz powtórne podejście do badań za rok. Natomiast jest ciekawsza sytuacja, co możesz zrobić, jeżeli trafia Ci się to nieszczęście po raz drugi, wiesz, że w Twoim WOMP-ie nie będzie łatwo, być może obejrzałeś nawet moje filmy, być może przeczytałeś jakieś inne relacje w internecie, no i wiesz, że Ci nie będzie łatwo, ja Cię też zapewniam, że Ci nie będzie łatwo i co robić. I ostatnio trafił do mnie pacjent aż z Częstochowy, w zasadzie trafił do mnie w innym celu, w celu przedłużenia terminowego prawa jazdy, które dostał w WOMP-ie po badaniach. Żeby było śmieszne, było to po drugim podejściu i to podejście on zrobił w innym WOMP-ie niż ten przynależny mu terytorialnie i jakoś szczęśliwie przeszedł. No, przypuszczam, że jednocześnie zataił poprzedni incydent. No a ponieważ pomiędzy WOMP-ami, pomiędzy województwami nie ma jakiejś komunikacji co do takich kierowców złapanych za alkohol, no to jakoś mu się to smyknęło i podszedł do tego w tym drugim WOMP-ie po raz drugi, ale podszedł jako pierwszy raz. Także jeszcze raz powtarzam, do mnie przyjechał na przedłużenie terminowego prawka, obejrzał wszystkie moje filmy no i w ten sposób jakoś chciał uszanować czy uhonorować mnie za, no powiedzmy, dobre porady. Prawko oczywiście dostał na pół roku w WOMP-ie, ode mnie dostał na troszeczkę dłużej. I powstaje takie retoryczne pytanie, czy jest to jakieś rozwiązanie dla Ciebie? I powiem szczerze, no trudno mi powiedzieć, no nie za bardzo sobie wyobrażam kolejną migrację ludów, kolejną emigrację między województwami. Osobiście jestem zwolennikiem szczerości wobec lekarzy, no ale w jakiejś sytuacji podbramkowej, kiedy masz nóż na gardle, no czasem ten cel uświęca środki. I oczywiście do tej alternatywnej drogi i do jej wszelakich konsekwencji, które mogą Cię czekać, no decyzję musisz podjąć sam, ja Cię do tego nie namawiam, ale jeżeli jesteś pewien, że ten alkohol w zasadzie już rzucasz i to nie tylko rzucasz go za kierownicą, tylko w ogóle go rzuca, że będziesz był w wiecznej już abstynencji, że nie będziesz pił, że było to po raz ostatni raz w życiu, no kto wie, czy nie mitrężyć się z tymi WOMP-ami, psychologami, podjąć decyzję jakąś męską, ale mówię, za tym musi pójść jakiś follow-up, czyli po prostu całkowita rezygnacja z alkoholu, a nie tylko rezygnacja z alkoholu, jeżeli będziesz jeździł, czy jeżeli planujesz jeździć. Także na tym kończę. Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, oczywiście tradycyjnie Cię zapraszam do komentarza pod tym wideo. No, życie troszeczkę przerasta przepisy, to prawo jazdy naprawdę może być Ci potrzebne.
Ludzie są łapani, zresztą tak jak ten mój kierowca z Częstochowy, za jakieś śmieszne rzeczy typu 0,11 promila, za 5 minut już jest 0,8, czyli 5 minut wcześniej był no, zagrożeniem za kierownicą, prawda, po 5 minutach nie jest. Także w większości to są tak zwani wczorajsi. No i być może jest to dla nich jakieś rozwiązanie. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym video.